Dobry wieczór, mam na imię Ewa i serdecznie witam w tę upalną noc w programie Dziewczyny Fortuny. Już zapraszam do wspólnej zabawy. Jeżeli Wam upał również nie dał zasnąć, to można teraz połączyć przyjemne z pożytecznym i dobrze się bawiąc wygrywać pieniądze. Pierwsze 50 zł, a za co? Za hasło z koperty. Jest tam coś na literę P. Jeżeli już macie jakieś pomysły, zapraszam, bo to tak naprawdę zagadka na umiejętność szybkiego kojarzenia, więc mam nadzieję, że zostanie szybko przez Was rozwiązana. Już zapraszam do studia, w międzyczasie postaram się szybko przypomnieć zasady, ale jeżeli ktoś już jakimś pomysłem dysponuje, to lepiej od razu wybrać numer do studia, nie czekać, aż ktoś Was wyprzedzi, mimo że pewnie o tej porze konkurencja niewielka. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają kończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazany na dole ekranu numer. Płacisz za każde zrealizowane na połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby zdobyć nagrodę, należy udzielić prawidłowej odpowiedzi prowadzącemu program podczas połączenia ze studiem. Aby zostać połączonym ze studiem, należy w najkrótszym czasie udzielić prawidłowej odpowiedzi na zadane podczas połączenia pytanie. Jeśli Twoja odpowiedź zostanie udzielona w najkrótszym czasie, to system sam do Ciebie odzwoni i zostaniesz na żywo połączony z moim studiem, a szczegóły znajdziesz w regulaminie na www.superstacja.tv. Jeżeli w międzyczasie ktoś już na pomysł wpadł i nie usłyszałam jeszcze telefonu, to mam nadzieję, że wybiera numer do studia, bo tak jak mówiłam, kto pierwszy, ten lepszy. No jeżeli jest przed telewizorem ktoś, kto ma pomysł, warto sprawdzić. Może akurat to Twoje skojarzenie, to pierwsze skojarzenie będzie tym skojarzeniem, które również reżyserowi dzisiaj przed programem przyszło do głowy i w kopercie znalazło się to, co właśnie Ty masz na myśli. Jeżeli tak, pierwsze 50 zł powędruje w Twoje ręce, jak szybko tylko tutaj do studia trafisz. 704 304 310 to jest numer, który warto wybrać, jak już mamy przygotowaną odpowiedź. Nie wybieramy natomiast numeru, jeżeli jeszcze ten pomysł się w głowie nie pojawił. Bo czasami tak bywa, że wydaje nam się, że ten pomysł nam szybko przyjdzie do głowy, po czym okazuje się, że wybraliśmy numer do studia, ale jednak jeszcze jakaś myśl nie zaświtała. To jest jednak środek nocy, dość późno, do tego myślę, że te wysokie temperatury raczej nie sprzyjają sprawnemu myśleniu, więc warto mieć gotową odpowiedź, jak do studia wybieramy numer, wtedy nic nas nie zaskoczy. 704 304 310, kto już ma pomysł? Oj, jest telefon, dobry wieczór, jaka odpowiedź? Patelnia. Patelnia. No, nie jest to odpowiedź z koperty, ale zapisuję skojarzenie. Skojarzenie, dobre. No dobrze, co jeszcze? Wiemy, że nie patelnia znalazła się w kuchni, to znaczy w kuchni mogła się znaleźć, ale nie w naszej kopercie dzisiaj. Kto miał inny pomysł, inne skojarzenie, to przypominam, że szansa na wygranie 50 zł wciąż jest. Także mam nadzieję, że ktoś jeszcze oprócz Pana jest przed telewizorem, a może Pan w międzyczasie wpadnie na inny pomysł. No, to śmiało. Jeszcze nie rozdałam tych pieniędzy, także kto próbuje swoich sił, ma szansę. 50 zł czeka, ja czekam na zwycięzcę, ale Wy nie czekajcie, jeżeli macie pomysły, warto jak najszybciej je posprawdzać tutaj na antenie, bo tak jak mówię, to jest zagadka, przy której po pierwsze Wy narzucacie tempo, po drugie im szybciej decydujecie się na sprawdzenie swoich pomysłów, tym szybciej zagadka zostanie rozwiązana. Ile osób przed telewizorem, tyle pewnie innych skojarzeń. Ktoś z Was zapewne ma już na myśli odpowiedź z koperty, dlatego tym bardziej warto od razu sprawdzić swoją propozycję, nie czekać, nie zwlekać, bo dzięki temu szybko rozwiążemy zagadkę. A to zagadka rozgrzewkowa i miejmy nadzieję, że w konwencji tych rozgrzewkowych zagadek pozostanie. To co? W kuchni na literę P. No wiecie, że te rozgrzewkowe zagadki mają to do siebie, że szybko z ekranu znikają, no ale to się może wydarzyć właśnie dzięki Wam, dzięki temu, że ktoś z Was, mając pomysł, zdecyduje się jak najszybciej sprawdzić ten pomysł na antenie. Dobrze, słuchajcie, ponieważ to jest rozgrzewkowa zagadka, chcielibyśmy jak najszybciej ją rozwiązać, to może więcej pieniędzy sprawi, że jakoś przyłożymy się do rozwiązania tej zagadki w szybszym tempie. Stuwa, co Wy na to? Stuwa za odpowiedź z koperty. Co tam się ukryło? I sprawi, że szybciej wpadniemy na jakiś pomysł, to na pewno warto spróbować. Stuwa czeka za odpowiedź z koperty. Co tam się ukryło? No, wiemy, że nie patelnia. Jeżeli ktoś miał w takim razie inny pomysł, to propozycja wygrania 100 zł jest wciąż aktualna. Co ukryło się w kopercie? Kto wie?
No ale nie czekamy, nie czekamy. No chyba, że faktycznie ten upał zmęczył nas dzisiaj na tyle, że wszyscy zasnęli jakimś twardym snem. Z drugiej strony może właśnie jest tak, że ta dość ciepła noc nie dała nam zasnąć i siedzimy przed telewizorem. Nie mamy co zrobić z tym bezsennym czasem. To co? To jeżeli jesteście po drugiej stronie ekranu, do tego udało wam się wpaść na jakiś pomysł, to możecie zgarnąć nawet 100 zł. Stuwa za odpowiedź z koperty. Także kto ma jakiś pomysł, kto wpadł na coś, co możemy znaleźć w kuchni na literę P, powinien jak najszybciej sprawdzić swoją odpowiedź, póki jeszcze jest szansa na wygranie tych pieniędzy, bo no, tego typu zagadka ma to do siebie, że no, nie mogę wam obiecać, że za chwilę ona jeszcze tutaj będzie. Może się okazać, że w międzyczasie usłyszę telefon właśnie z odpowiedzią z koperty i stuwa powędruje do kogoś innego. Jeżeli ty będziesz miał na myśli tę samą propozycję, no będzie szkoda, jeżeli przejdzie ci stuwa koło nosa. To co? Kto ma jakiś pomysł, zapraszam do studia w kuchni na literę P. Nie trzeba się tu fatygować osobiście, wystarczy wybrać numer i podzielić się swoim pomysłem na antenie. 704-304-310. Czy każdy z was pomyślał o patelni, czy jest ktoś, kto pomyślał o czymś innym? No dobrze, a jeżeli powiem tak, coś do jedzenia, czyli ta patelnia, no o tyle dobry pomysł, że no na pewno w kuchni może się znaleźć, ale w kopercie na pewno nie znalazło się nic ze sprzętów kuchennych i tego typu rzeczy, które możemy ewentualnie w kuchni znaleźć. Także skupmy się na tym, co możemy skonsumować. Czy idąc tym tropem, jakiś pomysł pojawił się w głowie, no bo stuwa do wygrania. Także szkoda by było nie spróbować, jeżeli akurat nie śpisz i jesteś w tym momencie po drugiej stronie ekranu. 704-304-310. Kto skojarzył? W kuchni na literę P. Coś do jedzenia. Także wiemy już, że patelnia, o ile do polecenia zagadki pasuje, o tyle teraz już na ten moment wiemy, że w kopercie znaleźć się nie mogła, bo znalazło się tam coś do jedzenia. Co to może być? Na P. No albo wszyscy pomyśleli o tej patelni i nikomu inny pomysł nie przyszedł do głowy, albo tylko pan od tego pomysłu jest przed telewizorem i dlatego nie słyszę kolejnego telefonu. Śmiało, jeżeli jest ktoś jeszcze po drugiej stronie ekranu, to zapraszam. Reżyser mówi, no dobrze, musimy jakoś tutaj zmobilizować widzów do tego, żeby zagadka została jak najszybciej rozwiązana. Także w ciągu 10 chwil spróbujmy sobie z nią poradzić. Mam nadzieję, że to się uda. W kopercie jest coś do jedzenia, także mam nadzieję, że szybko ktoś z was odgadnie co. No ja myślę, że o takiej porze, jak siedzimy przed telewizorem, nawet jeżeli jesteśmy już po kolacji, to o jedzeniu zawsze gdzieś jakaś myśl przemknie. Także to o jedzeniu chyba myśli się przyjemnie, więc jak spróbujemy pomyśleć o jedzeniu na literę P, no to jest szansa, że uda nam się wpaść na pomysł z koperty, jeżeli tak, można wygrać 100 zł. Także łączymy przyjemne z pożytecznym, myślimy o jedzeniu, a do tego mamy szansę wygrać pieniądze. Do jedzenia. 9 chwil. A może te nieliczne osoby dziś przed telewizorem na jakiejś diecie są i wolą nie myśleć o jedzeniu? No bo musi być jakiś powód, dla którego nie słyszę jeszcze telefonu. Kto nie śpi i wpadł na jakiś pomysł, coś w kuchni, do jedzenia, na literę P? No albo faktycznie wszyscy śpią. No, słuchajcie, proponuję 100 zł za rozwiązanie z koperty.
Nie chciałabym po prostu pokazać tego rozwiązania bez zwycięzcy, także jeżeli jest ktokolwiek przed telewizorem, to śmiało, zapraszam. Wiem, że potraficie sobie z takiego typu zagadkami radzić naprawdę szybko, bo nie raz, nie dwa rozwiązujecie tego typu zagadki z jednym z pierwszych telefonów. Także kto tam jest po drugiej stronie ekranu i chciałby spróbować swoich sił, to przypominam, że szansa wciąż aktualna, ale odliczanie trwa, chcielibyśmy zakończyć tę zagadkę, zanim te 9 chwil minie. To kto da nam szansę, żeby ta zagadka do tego czasu zniknęła? Czy ktoś wpadł na jakiś pomysł? Osiem chwil. No, zobaczcie, 8 chwil, a ja jeszcze nie usłyszałam telefonu. Zaczynam się zastanawiać, czy ktokolwiek jest przed telewizorem. No, wiem, że jeszcze przed chwilą była jedna osoba. Czy jest ktoś jeszcze? Coś do jedzenia w kuchni na literę P. Stuwa czeka. Słuchajcie, nie spodziewałam się, że będę musiała czekać na telefon w przypadku tej zagadki. Podejrzewałam, że jeżeli ktokolwiek jest przed telewizorem, to będę raczej słyszeć szybko te propozycje, bo przecież jest to zagadka na umiejętność szybkiego kojarzenia. Zagadka związana z kategorią, z którą no, mamy do czynienia, no bo każdy z nas potrafi coś do jedzenia wymienić, nawet jeżeli chodzi o konkretną literę. Nie jest to jakaś kategoria naukowa, czy jakaś taka, w której trzeba by się mocno specjalizować, żeby wziąć udział w zabawie. Zostało nam 7 chwil. Mam nadzieję, że uda mi się usłyszeć telefon, zanim to odliczanie dojdzie do końca. No, szczerze mówiąc, do tego czasu chciałabym usłyszeć odpowiedź z koperty, także kto chciałby sprawdzić swój pomysł, to nie ma lepszego momentu niż teraz, póki jeszcze zagadka jest z nami. Co do jedzenia na literę P mogło się ukryć w kopercie? Kto ma jakiś pomysł? Jakiś swój typ? No, pozostało 6 chwil. Tu nie ma co czekać. Kto nie śpi? Bo dopóki nie usłyszę kolejnego telefonu, to nie wiem, czy oprócz tej jednej osoby, która trafiła do studia przed momentem, jest ktoś jeszcze, a do tego ktoś, kto próbuje walczyć o nagrodę, chce wziąć udział w zabawie. Stuwa czeka, 704-300-4310. Jeżeli udało Ci się wpaść na pomysł, jak najszybciej wybierz numer do studia. Podyktuję jeszcze raz, 704-304-310. No, słuchajcie, jesteśmy w połowie odliczania, a ja wciąż nie słyszę telefonu. Dopiero jeden pomysł usłyszałam. No co jest? Wszyscy śpią? Słuchajcie, no tego to się nie spodziewałam. Ja wiem, że większość osób jednak o takiej porze wybiera sen, ale często jak prezentujemy tego typu zagadki, to chociaż kilka osób po drugiej stronie ekranu jest, bo nieraz walczycie i to walczycie w dość dobrym tempie, podajecie te propozycje czasami jedna za drugą, tak jak wczoraj miało to miejsce, a dziś usłyszałam jedną propozycję i co, na tym koniec? Dostały 4 chwile. Chwilę.
Naprawdę nikt do tej pory nie wpadł na ani jeden pomysł oprócz tej patelni. Coś do jedzenia. No nie usłyszałam ani jednego pomysłu związanego właśnie z tą kategorią. Nie wiem, czy nikogo nie ma po drugiej stronie ekranu. Czy te osoby, co są, wciąż się zastanawiają. No wydawać by się mogło, że do tego czasu jakieś pomysły w naszych głowach powinny się pojawić, nawet jak na tak późną porę. Zostały 3 chwile. No szkoda by było rozwiązać zagadkę bez zwycięzcy. Ale jeżeli tak dalej pójdzie, no to co, nie będziemy mieli wyjścia. Czy jest ktoś, kto wpadł na jakiś pomysł? 2 chwile. 100 zł, 100 czeka. I? Słuchajcie, aż trudno mi się odnaleźć w tej sytuacji. No, naprawdę nieczęsto się dzieje tak, żebyście nie mieli ani jednego pomysłu przy tego typu zagadkach. Także nie wiem, co się stało. Czy wszyscy zasnęli, czy po prostu nie macie pomysłu, czy zagadka wam się nie podoba. Ostatni moment. Słuchajcie, czas minął, no i co tu zrobić z tym fantem? Dobrze, zróbmy tak, ponieważ naprawdę nie chcemy zmieniać zagadki bez zwycięzcy, to może wyższa wygrana sprawi, że ktoś, kto jakiś pomysł ma, trafi tutaj do studia i powalczy o większe pieniądze. Nawet 1000 zł do wygrania, co wy na to? Gwarantowana 100 za odpowiedź z koperty i 900 zł to bonus, który można wygrać odpowiadając na szybkich 5 pytań, w ciągu 30 sekund. To co, czy teraz znajdzie się ktoś chętny, kto chciałby się podzielić swoim pomysłem? Słuchajcie, bo naprawdę za długo to trwa. Dobrze, słuchajcie, ponieważ chcielibyśmy jak najszybciej rozwiązać zagadkę, a do tej pory nie usłyszeliśmy telefonu, proponujemy więcej pieniędzy, bo nawet 1000 zł do wygrania. Jak powiem, że w kopercie jest coś, co możemy kojarzyć z kuchnią włoską? To może teraz jakieś skojarzenia się pojawią. Co kojarzymy z kuchnią włoską? Kuchnia włoska. No,
czy lubisz kuchnię włoską, czy nie, to myślę, że każdy z Was jest w stanie na jakiś jeden pomysł z tej kategorii wpaść. No nie trzeba tutaj być jakimś specjalistą, po prostu trzeba się zastanowić, co z tej kuchni włoskiej przychodzi nam do głowy. Na P. No, kto wie, to zapraszam. 704-304-310 to numer do studia. Jeżeli udało Wam się coś skojarzyć, nie czekajcie. No, jeżeli czekacie na jakąkolwiek jeszcze podpowiedź, no to reżyser mówi, no nie, no już podpowiedzieliśmy, że w kuchni coś na literę P, że jest to coś do jedzenia, że jest to coś, co ma związek z kuchnią włoską. I jest telefon. Dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Dobry wieczór, pasta. Ciekawa propozycja, nie jest to jeszcze odpowiedź z koperty, ale na pewno... Na pewno kwalifikuje się do tej kategorii, także cieszę się, że pojawił się pomysł, który faktycznie pasuje do tej kuchni włoskiej. To znaczy, że słuchacie tego, co się tutaj dzieje, a przynajmniej jedna osoba. Czy jest ktoś jeszcze, ktoś wpadł na inny pomysł i również chciałby sprawdzić swoją propozycję? Bo jeżeli tak... Wciąż możliwość wygrania dużych pieniędzy, bo nawet 1000 złotych można zgarnąć, no ale trzeba mieć ten pomysł. No, jeżeli ktoś skojarzył coś jeszcze, nie powinien czekać. 704-304-310. Pasta. Dobra propozycja, ale nie pasta. Znalazła się w kopercie. Jest tam natomiast coś na pewno z kategorii kuchnia włoska. Słuchajcie, nie możemy czekać. Nie możemy czekać, także 2 minuty. 2 minuty ta propozycja ze strony reżysera. No mówi, no co mogę zrobić więcej? Zaproponowałem dużo pieniędzy. Podpowiedzieliśmy, że chodzi o kuchnię włoską. No to teraz mam nadzieję, że ktoś z Was zrobi ruch, wybierze numer do studia i podzieli się swoją propozycją. Minuta 50. 704-304-310 to numer do studia. Jeżeli udało Wam się wpaść na jakiś pomysł, zapraszam. No co jeszcze z kategorii kuchnia włoska przychodzi Wam do głowy? Nie pasta, ale to dobra propozycja, bo jak najbardziej do tej kategorii pasuje. Czy ktoś miał inny pomysł, bo została minuta i 20 sekund, a zagadka wciąż z nami. No, ja myślałam, że taka rozgrzewkowa zagadka szybko przejdzie do historii, a tu się okazuje, że ja dopiero jeden pomysł zdążyłam usłyszeć. Naprawdę wszyscy śpią? Czy może te nieliczne osoby, które są przed telewizorem, nie biorą udziału w zabawie, bo czują się zbyt zmęczone tą wysoką temperaturą i po prostu siedzą wygodnie w fotelu i oglądają program, patrząc, jak wygrywają inni? No, chciałabym, żeby ktokolwiek miał szansę na wygraną i ta szansa wciąż jest, ale dopóki nie słyszę telefonu, to znaczy, że nikt z Was z tej szansy nie próbuje skorzystać. Zostało 40 kilka sekund. Czy ktoś z Was jednak ma pomysł na to, co w kuchni na literę P mogłoby się ukryć? Kategoria kuchnia włoska. Pół minuty.
20 sekund. No i uwaga, kto wie, mam nadzieję, że wybiera numer do studia, bo to ostatnia szansa. Kończymy zagadkę. 704, 304, 310. I uwaga, sekundy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. To co? Mam pokazać odpowiedź? I dobry wieczór, poproszę odpowiedź. Dobry wieczór, panna Kota. O, nie jest to odpowiedź z koperty, ale faktycznie mogłoby być. Dobrze, to w takim razie czekam na kolejny pomysł, skoro usłyszałam telefon. Panna Kota, no dobry. Dobry pomysł, bo smacznie, ale nie panna Kota ukryła się w kopercie. Na pewno jest coś jeszcze. No dobre propozycje, bo i pasta, i panna Kota pasują jak najbardziej do zagadki. Obydwie smaczne propozycje. Na pewno jest coś jeszcze. Czy ktoś z was wpadł na jeszcze jeden pomysł? Zastanówcie się, a kto już wie, niech nie czeka, bo no wiecie o tym, że czekanie, zwlekanie w tym programie, no to nie jest dobry pomysł, bo wtedy ryzykujemy albo, że ktoś nas wyprzedzi, no albo, że reżyser w końcu zmieni zagadkę. Usłyszałam przed momentem telefon z propozycją, ale szczerze mówiąc liczyłam na o wiele szybsze tempo w przypadku tej zagadki. Na razie usłyszałam dwie propozycje. Czy jest przed telewizorem ktoś, kto jeszcze nie śpi, a do tego wpadł na jakiś pomysł? Kuchnia włoska, no nie trzeba być jakimś specjalistą czy jakimś szczególnym smakoszem tej kuchni, żeby wpaść na przynajmniej jeden pomysł związany właśnie z tą kategorią. Także mam nadzieję, że oprócz tych dwóch propozycji ktoś z was jeszcze jakiś pomysł ma. Może z tym telefonem rozwiążemy zagadkę? Wcale bym się nie zdziwiła. 704 304 310. Zapraszam. Dobrze, i może zaproponuję nawet 2000 zł. No skoro nie słyszę jeszcze telefonu, to miejmy nadzieję, że chociaż ta kwota zachęci was do tego, żeby udział w zabawie wziąć. No sami widzicie, słyszycie, że dużej konkurencji nie macie. No dziś wyjątkowo jakoś albo zagadka wam się nie spodobała, albo przez to, że środek tygodnia i jednak wszyscy smacznie śpią. No, reżyser mi tutaj mówi, że już ponad pół godziny programu za nami, a zdążyłam usłyszeć do tej pory tylko trzy telefony. No słuchajcie, to nie przypominam sobie, kiedy tak ostatni raz przy tego typu zagadce było. Z reguły to jest telefon za telefonem, sypiecie pomysłami z rękawa, a tutaj może faktycznie te upały zmęczyły nas na tyle, że nawet jeżeli jesteśmy przed telewizorem, to trudno wpaść na jakikolwiek pomysł, a może faktycznie większość osób po prostu smacznie śpi. Środek tygodnia, późna pora, może większość osób korzysta jednak z urlopu, z wakacji. A ja tu czekam na telefon i to z niemałymi pieniędzmi, bo można wygrać nawet 2000 zł, także jest o co walczyć, no ale chyba nie ma dzisiaj komu po prostu. Czy jest ktoś jeszcze przed telewizorem? Bo dobre propozycje usłyszałam. Pasta i panna Kota to są dobre propozycje. Obydwie pasują do zagadki jak najbardziej, ale na pewno jest coś jeszcze. Na pewno jest przed telewizorem ktoś, kto ma jeszcze jakąś propozycję. Kto? Nawet 2000 zł do wygrania. Kto skojarzył coś jeszcze?
Halo, nie śpimy. Czy wszyscy naprawdę dzisiaj poszli spać się wcześniej? Nawet 2000 zł do wygrania, a ja do tej pory usłyszałam tylko 3 telefony. Kuchnia włoska. No sami przyznacie, że jest to kategoria, z którą nawet jeżeli nie macie za wiele wspólnego, to jesteście w stanie na jakiś pomysł wpaść. Tylko czy ktokolwiek po drugiej stronie ekranu jest jeszcze, oprócz tych osób, które do tej pory do studia trafiły. No bo szkoda czekać dłużej z tą zagadką, jeżeli nie ma nikogo, kto by próbował sobie z nią poradzić. Naprawdę nikt nie skojarzył nic więcej? I dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Dobry wieczór, parmezan. Parmezan. No, mógłby być, faktycznie. Zapiszę i czekam na kolejny pomysł. Nie parmezan. To co jeszcze z kuchni włoskiej nam się kojarzy? No, kto wie? Trzy propozycje związane z tą kategorią. Wszystkie trzy jak najbardziej pasujące do zagadki, do kategorii. Także jeżeli jest przed telewizorem ktoś, kto miałby jeszcze jeden pomysł, warto go jak najszybciej sprawdzić. Nie czekajcie, bo jeżeli tak bardzo zawęziliśmy tutaj krąg poszukiwań, to mam nadzieję, że szybko usłyszę odpowiedź z koperty. Może z kolejnym telefonem. Tylko czy jest ktoś, kto ten kolejny pomysł ma? 704 304 310. Nie czekajcie. Za długo ta zagadka trwa. Naprawdę z tego typu zagadkami radzicie sobie szybko. Ja zawsze słyszę telefon za telefonem. Nie wiem, co dzisiaj się stało. Czy kategoria zagadki nie przypadła wam do gustu? Czy to, że ten upalny dzień nas zmęczył na tyle, że wszyscy zdążyliśmy zasnąć, a nawet jeżeli jesteśmy przed telewizorem, to trudno się myśli, trudno skupić myśli, kiedy tak gorąco. No, nie wiem. Nie wiem i pewnie się nie dowiem. Mam tylko nadzieję, że usłyszę telefon z odpowiedzią z koperty i że nie wszyscy śpią, że nawet jeżeli w wolniejszym tempie dziś rozwiązujecie zagadki, bo pojedyncze osoby przed telewizorem, to jednak jest szansa, że ktoś sobie poradzi, że nie wszyscy śpią. Zapraszam do studia. 704 304 310. Warto sprawdzić każdy pomysł, każdy, który przyjdzie nam do głowy z tej kategorii, bo do tej pory usłyszałam trzy propozycje i to trzy takie, no przynajmniej dwie z tych trzech takie trudniejsze. A są na pewno takie rzeczy, które kojarzą nam się z kuchnią włoską, które wydawać by się mogło, jesteśmy w stanie szybciej skojarzyć. No ale to właśnie tego typu zagadka, gdzie czasem jest tak, że wydaje nam się, że coś prostszego skojarzycie szybciej, a tutaj okazuje się, że pojawia się coś, czego się nie spodziewaliśmy. No mam nadzieję, że jest przed telewizorem ktoś jeszcze, kto jakiś pomysł ma i wybiera numer do studia. Nawet 2000 zł do wygrania. 704 304 310 to numer, który no, warto wybrać, jak mamy pomysł. Do tej pory niewiele osób z tego numeru skorzystało. Więc zapewne bawimy się w naprawdę niewielkim gronie. No to co, skorzystaj z tej sytuacji, jeżeli ty jesteś po drugiej stronie ekranu, masz pomysł, to przynajmniej wiesz, że nie masz dużej konkurencji. Tym większa szansa, że jeżeli wybierzesz numer do studia i podzielisz się swoim pomysłem, to ty za moment będziesz mógł wygrać nawet 2000 zł. Tylko spróbuj, póki jeszcze jest szansa. 704 304 310.
No, reżyser mówi, że już ma przygotowaną kolejną zagadkę i to od jakiegoś czasu. No wcale mu się nie dziwię, no. Tak mało pomysłów. Naprawdę to się nie zdarza przy tego typu zagadkach, więc chyba faktycznie dziś, jeżeli ktokolwiek jest przed telewizorem... O, dobry wieczór, poproszę odpowiedź. Dobry wieczór, Pesto. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Bardzo się cieszę, że wreszcie usłyszałam telefon z odpowiedzią, bo już martwiłam się, że tutaj z tą zagadką w nieskończoność będziemy trwać, a ewidentnie chyba wam się nie spodobała. Pesto, jasne, że tak. Stuwa za pesto jest już pana, ale to nie koniec, bo ma pan szansę powalczyć o nagrodę bonusową. Jest pan gotowy? Walczymy. No dobrze, to walczymy. Uwaga, poczekam na zegar. Jest zegar. W jakim województwie leży miasto Poznań? Z tej geografii to jestem tragiczny, ale wielkopolskie. Który sport zawodowo uprawiał Mariusz Czerkawski? Jaki Mariusz? Czerkawski. To pierwsze słyszę, ale... Naprawdę? Okej. Okay. Jak nazywa się zawodnik oraz dyscyplina sportu siłowego polegająca na podnoszeniu lub przemieszczaniu przedmiotów o dużej masie? Ojej, to już nie będę. Popularne takie. Strongman, tak to się nazywa. A z tym hokejem, no, to nawet jak się ktoś nie interesuje tą dziedziną, to chyba takie nazwisko, które dość kojarzymy. No ale różnie to nie bywa. No ważne, że stówę udało się wygrać. Dobrze, tablica nam się już nie przyda? Nie przyda. To spróbuję ją odstawić. Czasem się opiera, ale nie, dzisiaj się udało. Dobrze, ponieważ nie udało się sięgnąć po nagrodę bonusową, więc zróbmy tak. Ta nagroda jest wciąż aktualna, czyli można wygrać gwarantowane 100 zł za, uwaga, znalezienie jednego obrazka różniącego się od pozostałych, i 1900 zł to bonus, który można wygrać odpowiadając na szybkich 5 pytań w ciągu 30 sekund. No, pytania myślę, że nie były trudne, ale to z pytaniami zazwyczaj jest tak, że trudne pytanie to takie, na które nie znamy odpowiedzi. No i tutaj w przypadku tych pytań no myślę, że gdyby pan może się nie pospieszył z odpowiedzią, to byłby pan w stanie sobie poradzić z tymi pytaniami. No dobrze, jest szansa, kolejna szansa, także może pan weźmie udział w zabawie, może te zagadki na spostrzegawczość bardziej przypadną panu do gustu. Zapraszam kogoś, kto pomysł ma. Natomiast jeżeli jest ktoś jeszcze przed telewizorem, kto być może od początku dzisiejszego programu czekał na innego typu zagadki, no to proszę bardzo. Teraz spróbujemy czegoś na spostrzegawczość. Coś dla osób, które mają to dobre oko i potrafią wychwytywać takie drobne elementy, których być może inne osoby by nie dostrzegły. Bo tutaj nie zawsze dobry wzrok wystarczy, bo czasem tak bywa, że ktoś mówi, a ja mam naprawdę dobry wzrok, więc pewnie poradzę sobie z tą zagadką. To nie zawsze tak jest. Tutaj spostrzegawczość ma znaczenie, a spostrzegawczość to nie jest to samo, co dobry wzrok, bo możesz mieć super wzrok, ale może się okazać, że po prostu patrząc w jakieś miejsce nie zauważasz jakichś takich detali, które innym osobom szybciej rzucą się w oczy. Na tym to właśnie polega. Widzicie zagadkę, na której no, jest sporo, bo aż 50 drobnych obrazków, także podejdźcie bliżej do telewizji. Spróbujcie, bo to pomaga. No to pomaga, jeżeli widzimy wyraźniej każdy element, to jest nam być może łatwiej, a być może szybciej jesteśmy w stanie sobie z zagadką poradzić. A jeżeli udałoby się nam nadrobić to tempo, które no, nie wyglądało najlepiej przy poprzedniej zagadce, no to byłoby dobrze. Nawet 2000 zł do wygrania. Przyglądamy się tym obrazkom. Gdzieś tutaj na pewno jest taki, który od pozostałych się różni. No i teraz pytanie, kto jako pierwszy go odnajdzie?
Reżyser mówi, że daje 5 chwil na rozwiązanie zagadki. Miejmy nadzieję, że to wystarczy. No, chciałabym, żebyśmy nadrobili ten stracony czas, jeśli chodzi o poprzednią zagadkę, chociaż no, może nie do końca stracony, no bo ktoś wygrał pieniądze, ktoś odgadł odpowiedź z koperty, także cieszę się, że zagadkę udało się rozwiązać, ale wiem, że gdyby było dziś więcej osób przed telewizorem, na pewno z tą zagadką poradzilibyśmy sobie dużo, dużo szybciej. Także tym razem chcielibyśmy nadrobić ten czas i jak najszybciej rozwiązywać kolejne zagadki. Z drugiej strony wiem, że kiedy na ekranie pojawia się zagadka no, trudniejsza, bo to jest z tych trudniejszych w tej serii, bo tu nie ma 16 czy 25 obrazków. Od razu reżyser zdecydował się zaserwować nam taką zagadkę nieco trudniejszą, bo aż 50 obrazków. No bo sporo czasu straciliśmy na poprzednią zagadkę, więc jakby na kolejne rozgrzewkowe nie mielibyśmy tutaj za bardzo czasu. Lepiej przejść już do tych trudniejszych. Z drugiej strony, no nie wiem, czy to dobry pomysł, jeżeli niewiele osób przed telewizorem, czego mieliśmy przykład przy poprzedniej zagadce, to nie wiem, czy przy tej znajdzie się ktokolwiek chętny, kto będzie chciał ją rozwiązać. No mam nadzieję, że tak. Może akurat są przed telewizorem osoby, które czekały właśnie na tego typu zagadki, a nie odnajdują się w tych zagadkach na szybkie kojarzenie. No to spróbujcie swoich sił teraz. Teraz liczy się spostrzegawczość, dobry wzrok. No myślę, że wielkość telewizora też ma znaczenie. No i tak jak mówiłam, przy tego typu zagadkach warto podejść bliżej do telewizora. Przyjrzeć się tym obrazkom uważnie, przeanalizować każdy drobny element. 4 chwile. Chwilę. No gdzieś tu jest taki obrazek, który różni się od pozostałych. Nie jest to taka ewidentna różnica, bo czasami tak jest, że na jednym obrazku coś jest, na pozostałych nie ma, albo na jednym czegoś nie ma, na pozostałych jest. Tutaj ta różnica jest nieco sprytniej wkomponowana w tę zagadkę, także nie dziwcie się, jeżeli od razu nie widzicie tego obrazka. Po prostu trzeba tutaj spostrzegawczości, trzeba chwilę poświęcić tej zagadce. No i cierpliwość to jest coś, co pewnie ma znaczenie, bo przeanalizować aż 50 obrazków, które składają się z wielu drobnych elementów, to nie jest takie proste zadanie, ale mam nadzieję, że komuś z Was się uda. Zostały 3 chwile, a wygrać można nawet 2000 zł. Próbujemy. Póki zagadka jest na ekranie, każdy z Was, kto próbuje ją rozwiązać, ma szansę sięgnąć po te duże pieniądze. Kto z Was z tej szansy skorzysta? Dowiem się, jak usłyszę telefon tutaj w studio. Jak tutaj trafić, wiecie, bo już zdążyłam kilka telefonów usłyszeć przy poprzedniej zagadce. 704 304 310. To jest ten numer. Wybieramy go dzwoniąc zarówno z telefonu komórkowego, jak i ze stacjonarnego. Także nieważne, z którego telefonu dzwonisz, warto chwycić po prostu ten, który jest bliżej, bo jak już mamy przygotowaną odpowiedź, to szkoda by było zwlekać z wybraniem numeru do studia albo dać się wyprzedzić w ostatniej chwili. Tym bardziej, że czekają duże pieniądze, nawet 2000 zł. Litera i cyfra, tak podajemy odpowiedź, czyli nie tłumaczymy, na czym polega różnica, bo obrazki są zbyt niewielkie, tylko trafiając do studia podajemy literę i cyfrę. To co, czy ktoś już widzi tę jedną różniącą się od pozostałych pszczółkę? No może różniąca się od pozostałych to zbyt duże słowo. Jakiś drobny element sprawia, że ta pszczółka jest nieco inna. Mam nadzieję, że ktoś z Was będzie umiał wychwycić ten drobiazg. Zostały 2 chwile.
Ostatni moment. Przyglądacie się jeszcze? No nie chcę wam tu specjalnie przeszkadzać, bo ja wiem, że ta zagadka wymaga cierpliwości. To nie jest taka zagadka jak ta poprzednia, gdzie nie musieliśmy siedzieć uważnie przed telewizorem się przyglądać, tylko gdzieś tam robiąc swoje mogliśmy przy okazji wpaść na jakiś pomysł. Od tak, tutaj już trzeba się przyjrzeć. Trzeba się przyjrzeć uważnie, przeanalizować każdy drobiazg na tych obrazkach po kolei, tak żeby wpaść na rozwiązanie. To jest dość ważne. Natomiast no nie jest to zagadka, którą rozwiązujemy od tak, przechodząc, nie wiem, z jednego pokoju do drugiego i tylko zerkając w stronę telewizora. Trzeba się uważnie przyjrzeć. Także kto myślał, że tego typu zagadkę rozwiąże jakoś na skróty, no to nie. To tylko przyglądanie się, analizowanie tych obrazków sprawi, że ktoś z was poradzi sobie i znajdzie ten, który od pozostałych się różni. Mam nadzieję, że to się szybko wydarzy, bo wygrać można nawet 2000 zł. Ja nie chciałabym czekać długo na zwycięzcę, kolejnego zwycięzcę. Została ostatnia chwila. Czy uda nam się w tym czasie zakończyć zagadkę? No jeżeli tak, to powinnam teraz słyszeć telefon. 704 304 310. No, czy ktoś wybrał numer, bo czas minął. Litera i cyfra, czyli współrzędne tego obrazka. Podasz mi te dwa słowa, literę i cyfrę. Jeżeli to będzie poprawna odpowiedź, możesz sięgnąć po nawet 2000 zł. No, uwaga. To kto? No dobrze, a gdybyśmy powalczyli o 4000 zł, czy to przyspieszy rozwiązanie zagadki? No ja wiem, że więcej pieniędzy nie sprawi, że zagadkę rozwiążemy szybciej albo że uda nam się znaleźć rozwiązanie, a wcześniej nie potrafiliśmy go znaleźć. Ale może zmobilizuje to kogoś, kto już odpowiedź zna, ale do tej pory wahał się, nie wybierał numeru do studia, bo może właśnie liczył na wyższą nagrodę. No to dobrze, niech będzie. Nawet 4000 zł do wygrania. Co wy na to? Litera i cyfra. I nawet 4000 zł mogą być twoje. Dobrze, żebyśmy mieli szansę jeszcze szybciej rozwiązać zagadkę, reżyser mówi, ja ją powiększę. Powiększę ją i dam wam czas na szukanie. 3 minuty na szukanie. Czyli teraz podchodzimy bliżej do telewizora. Zobaczcie, ta zagadka się teraz powiększa. Więc mam nadzieję, że dostrzeżecie te elementy, które wydawały wam się zbyt niewielkie albo po prostu w ogóle nie rzucały się w oczy. O, widzicie? Jest zagadka większa. No dobrze, to gotowi? 3 minuty na szukanie. Uwaga, czas, start. Thank you.
No, słuchajcie, czas minął. To co? Wracamy do studia. No, ja jestem z powrotem. No i wróciłam z kasą. Nawet 4000 zł do wygrania. Te pieniądze mogą powędrować do kogoś z Was. Tylko teraz pytanie, czy ten czas, kiedy mieliście na przyglądanie się, na szukanie tego obrazka, wystarczył komuś na znalezienie właśnie tego obrazka, który od pozostałych się różni? Jeżeli tak, nawet 4000 zł mogą być Twoje. Trzeba podać literę i cyfrę, czyli współrzędne tego obrazka. Mam nadzieję, że ktoś sobie już z tą zagadką poradził. 704-300-410 to jest numer do studia. Litera i cyfra. Czy ktoś już wie? Nawet 4000 zł do wygrania. Kto sobie poradził? Kto znalazł ten obrazek, który od pozostałych się różni? Czy jest ktoś spostrzegawczy przed telewizorem? Bo wiem, że o tej porze osób niewiele. Mieliśmy dowód tego przy poprzedniej zagadce. Dlatego cały czas mam obawy, czy teraz ktoś po tej drugiej stronie ekranu jest. I jeżeli jest, to czy spróbował swoich sił przy tego typu zagadce? No nie najprostszej zagadce, umówmy się. Ale mam nadzieję, że jednak ktoś sobie spróbował poradzić. Jeżeli tak, zapraszam do studia, bo wygrać można nawet 4000 zł. Propozycja wciąż aktualna, ale jak będziecie dłużej czekać, może się okazać, że ktoś z Was po prostu wyprzedzi. To co? Kończymy zagadkę? No, myślę, że najwyższa pora. Myślę, że ten czas, kiedy zagadka jest na
ekranie powinien wystarczyć chociaż jednej osobie, jeżeli ktokolwiek próbował rozwiązać zagadkę, na jej rozwiązanie. Także teraz czekam na telefon. 704 304 310. Nawet 4000 zł do wygrania. No ja cały czas czekam, nasłuchuję dźwięku telefonu, mam nadzieję, że ktoś sobie poradził. No, była zagadka powiększona przez chwilę, kiedy mogliście się skupić tylko na niej. Ja celowo się nie odzywałam, nie przeszkadzałam, żebyście uważnie przyjrzeli się każdemu detalowi, bo przy tego typu zagadce każdy szczegół ma znaczenie, bo tak naprawdę ta różnica może się znaleźć wszędzie. Jeżeli czujesz, że nie jesteś mocny w tego typu zagadkach, no może nie ma sensu próbować, ale mam nadzieję, że jest chociaż jedna spostrzegawcza osoba, która poradziła sobie z tą zagadką. Litera i cyfra. Nie tłumaczymy, na czym różnica polega. Podajemy literę i cyfrę, czyli współrzędne tego obrazka, który waszym zdaniem w jakiś delikatny sposób od pozostałych się różni. Czy ktoś już sobie poradził z tym zadaniem? Ja naprawdę nie czekam na tłumy. Jedna osoba, żebyśmy już mogli przejść dalej i nadrobić ten czas. Za dużo czasu zajęła nam poprzednia zagadka. Pan wygrał pieniądze przy okazji poprzedniej zagadki, ale to się wszystko mogło wydarzyć dużo, dużo szybciej. Niestety dziś chyba niewiele osób przed telewizorem, więc jeżeli tym razem też są jakieś trudności z rozwiązaniem zagadki, byłoby szkoda czekać dłużej. Jak teraz zmienilibyśmy zagadkę na prostszą, bez zwycięzcy, to automatycznie za mniej pieniędzy. Także mam nadzieję, że w tym momencie zgłosi się do studia ktoś, kto sięgnie po te duże pieniądze, nawet 4000 zł. Tylko kto? Kto nie śpi? Kogo nie zmęczył ten upał w ciągu dnia? A może ten upał właśnie obudził cię w nocy? Nie dał ci spać? No to można sięgnąć po nawet 4000 zł, więc myślę, że warto. Jeżeli również tak uważasz i udało ci się rozwiązać zagadkę, zapraszam do studia. 704 304 310. Nawet 4000 zł do wygrania. Kto sobie poradził? No, śmiało, potrzebuję chociaż jednej osoby. 704 304 310. Chciałabym już przejść dalej. Mam nadzieję, że kolejne zagadki będą jakieś prostsze, bo jednak mimo wszystko myślę, że jeżeli tak, tak dziś z frekwencją kiepsko, no to nie ma sensu prezentować jakichś trudniejszych zagadek i martwić się o to, czy ktokolwiek w ogóle podejmie wyzwanie. Lepiej rozegrać te prostsze, może za mniej pieniędzy, ale bez ryzyka, że dłużej będziemy czekać na zwycięzcę. No ale to za moment, bo póki co jest szansa na wygranie nawet 4000 zł za rozwiązanie no, trudniejszej zagadki, ale na pewno możliwej do rozwiązania. Pytanie, czy ktokolwiek spróbował? Bo jeżeli tak, jest szansa, że chociaż jedna osoba sobie poradziła i już zna odpowiedź. A jeżeli tak,
Nie ma co czekać z podaniem odpowiedzi tutaj na antenie, bo im dłużej zwlekasz, tym większe ryzyko, że ktoś cię wyprzedzi. No i tym mniej czasu zostaje nam na kolejne zagadki, także nie ma co czekać. 704 304 310. No, reżyser też mówi, że może ktoś z widzów poradził sobie z zagadką, ale nie wybiera numeru do studia, bo liczy na większe pieniądze. Nie, reżyser mówi, duże pieniądze zaproponowałem, więcej za tę zagadkę nie oddam. Nawet 4000 zł do wygrania, jeżeli ktokolwiek uważa, że to za mało, przykro nam, więcej w przypadku tej zagadki nie zaproponujemy. Także mam nadzieję, że te pieniądze wystarczą. Co wy na to? Litera i cyfra. To co, naprawdę nikt? Słuchajcie, szkoda czekać, bo dużo czasu zajęła nam poprzednia zagadka. Tutaj już też chwilę zastanawiamy się nad odpowiedzią. Szkoda by było, gdyby nam zabrakło czasu na kolejne zagadki, a ten program cały czas trwa, czas ucieka, a my wciąż jesteśmy przy tej zagadce. Kto sobie już poradził? Potrzebuję jednej osoby, nawet 4000 zł do wygrania. Jest aż tak trudno? Czy po prostu nie ma komu rozwiązać zagadki? No ja wiem, że już przy pierwszej zagadce mieliśmy dowód na to, że niewiele osób dziś przed telewizorem, ale nawet jeżeli są te dwie, trzy osoby, to jeżeli każda z tych osób spróbowała rozwiązać zagadkę, może komuś się udało, może dopiero teraz, może przed momentem i dopiero teraz wybierasz numer do studia, nieważne. Ważne, że jeszcze jest szansa na wygranie nawet 4000 zł. Jeszcze nie usłyszałam telefonu, także to może być telefon od ciebie. 704 304 310. Jeszcze ktoś zdąży, tylko zakończmy już tę zagadkę. Przejdźmy do kolejnych, prostszych. Takich, przy których nie będziemy musieli się obawiać, czy ktoś sobie poradzi, czy nie, czy potrzebuje więcej czasu, czy nie. Dobrze, reżyser mówi 1,5 minuty. Tyle mogę zaproponować i kończymy tę zagadkę. Naprawdę za długo ona trwa. Miałam nadzieję, że już zdążymy ją rozwiązać. No ja też miałam taką nadzieję. Uwaga, czas, start. Jeszcze szansa jest, wygrać można nawet 4000 zł, ale zegar tyka. Minuta 704
304-300-410. Przypominam numer do studia na wypadek, gdyby ktoś już teraz poradził sobie z zagadką i chciałby sięgnąć po wygraną. Nawet 4000 zł do wygrania. No ale czas biegnie. 40 sekund. Pół minuty. 704-304-310. Kto już wie? Litera i cyfra. 20 sekund. No, to nie ma co czekać. Kto wie, wybiera numer do studia. Nawet 4000 zł do wygrania, ale zostały nam dosłownie sekundy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... I no, słuchajcie, mam nadzieję, że słyszę odpowiedź, bo reżyser mnie tutaj postraszył. Mówi, że w reżyserce jeszcze jedna osoba zastanawia się nad rozwiązaniem zagadki i nie widzi tego rozwiązania, a jest osobą wyjątkowo spostrzegawczą. No, to nie jest dobra informacja dla mnie. Dla was pewnie też nie. No, reżyser twierdzi, że ta różnica tutaj na pewno jest, że jest jeden obrazek, który od pozostałych się różni. Może nie jest to jakiś ewidentny element, no ale taki, który jest możliwy do znalezienia. To co, czy ktoś sobie poradził? Potrzebuję jednej osoby. Spostrzegawczej, sprytnej. Ale takiej, która już poradziła sobie z zagadką, bo tempo rozwiązywania zagadek też ma znaczenie. Nie tylko to, czy umiesz rozwiązywać zagadki, ale to, czy jesteś w stanie to zrobić szybciej niż pozostali. Zakończmy tę zagadkę. No, fanfary już są. A ja, zwycięzca? Jest w drodze do studia? 704-300-410. I? No, czy ktokolwiek sobie poradził? Bo reżyser mówi, że chciałby powiedzieć, że czekają nas kolejne niespodzianki w postaci zagadek. Niestety niespodziankę, którą nam szykuje, nie należy do najlepszych, najfajniejszych. To co, będziemy zmieniać zagadkę? Aha. Reżyser mówi gorzej. Nie zmieniamy zagadki, ale to nie dlatego, że reżyser chce tutaj dłużej przy tej zagadce
posiedzieć. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że musimy kończyć program, także nie zdążymy już przyjrzeć się kolejnym zagadkom, nie zdążymy ich rozegrać. Natomiast mamy jeszcze szansę sięgnąć po nawet 4000 zł przy okazji zagadki, którą widzicie teraz na ekranie. Mam nadzieję, że ten czas, a nie było go mało, który poświęciliśmy tej zagadce, wystarczył komuś z Was na znalezienie tego obrazka, który od pozostałych się różni. Litera i cyfra, to muszę usłyszeć od osoby, która, mam nadzieję, szybko trafi tutaj do studia i nie będzie czekać, aż będzie za późno. Kończymy zagadkę, kończymy program, także warto się pospieszyć. Kto się pospieszy, jeszcze zdąży sięgnąć po te duże pieniądze. Kto? Kto nie śpi? Bo ja wiem, że no, naprawdę trudno dzisiaj było zastać jakiekolwiek osoby przed telewizorem przy okazji pierwszej zagadki, z którą rozpoczynaliśmy program. To co dopiero teraz, kiedy jest już przed godziną trzecią. Podejrzewam, że tych osób przed telewizorem jest znacznie mniej albo nie ma już wcale. Mam nadzieję, że chociaż jedna osoba, która poradziła sobie z zagadką, jest i daje sobie szansę na wygranie tych pieniędzy. 704 304 310 to numer do studia. Może dopiero przed momentem udało Ci się znaleźć ten obrazek. Wcale mnie to nie dziwi. Jest późna pora, tak ze zmęczonym okiem naprawdę trudno się tego typu zagadki rozwiązuje, a i ta zagadka do najprostszych tego typu nie należy. Natomiast jeżeli udało Ci się znaleźć to rozwiązanie, to szkoda by było nie powalczyć o duże pieniądze, nawet 4000 zł do wygrania. A ja muszę usłyszeć tutaj telefon, zanim się z Wami pożegnam, także ostatnia szansa. No lepiej późno niż wcale. Jeżeli nawet dopiero teraz poradziłeś sobie z zagadką, jeszcze nie usłyszałam telefonu, także to może być telefon od Ciebie. Najgorsze, co można zrobić, to znając rozwiązanie, poddać się i nie powalczyć o te pieniądze, kiedy zostały nam tak naprawdę sekundy programu. Kto zdąży? No, 3 chwile. Tyle mogę zaproponować od siebie i mam nadzieję, że to wystarczy. Uwaga, 3. No niewiele nam czasu zostało, także jeżeli ktoś poradził sobie z zagadką, zapraszam tu i teraz. Za chwilę może być za późno. Kiedy się z Wami pożegnam na zastanawianie się, już będzie za późno. Teraz jeszcze ktoś może sięgnąć po nawet 4000 zł. Tylko od Ciebie zależy, czy wygrasz te pieniądze, czy nie. Ja jeszcze czekam. Jeszcze zagadka jest na ekranie. Jeszcze nie usłyszałam odpowiedzi, także te 3 chwile warto wykorzystać na trafienie do studia. 704 304 310. Kto znalazł tę pszczółkę różniącą się od pozostałych? Ta różnica jest jakaś sprytna, sprytnie wkomponowana w ten obrazek. Nie jest taka oczywista, jak nieraz mamy do czynienia przy tego typu zagadkach. Może dlatego ta zagadka zajęła nam więcej czasu, ale mam nadzieję, że ktoś sobie poradził, że nie wszyscy się poddali, że ktoś tam jeszcze jednak nie śpi. Ja potrzebuję tylko jednej osoby, także wciąż mam nadzieję, że jednak ktoś sobie poradził. Gdybym czekała na więcej osób, miałabym poważne wątpliwości, czy się doczekam. Ale jedna osoba, zostały 2 chwile. Jeszcze ktoś zdąży. Jeżeli ktokolwiek próbuje, wybiera numer do studia, to jest szansa, że powalczy o te pieniądze. Tylko czasu mamy coraz mniej. 704 304 310. No uwaga, kto znalazł ten obrazek? Ostatni moment.
Został nam ostatni moment. Słuchajcie, byłoby szkoda, gdyby nikt nie powalczył o te pieniądze. Jeszcze jest szansa. Ja wiem, że naprawdę niewiele osób dziś przed telewizorem, może kwestia tych upałów w ciągu dnia, może tego, że środek tygodnia, niewiele osób może sobie pozwolić na to, żeby o takiej godzinie siedzieć przed telewizorem, ale jeżeli ty tam jesteś i udało ci się rozwiązać zagadkę, znalazłeś ten obrazek, który od pozostałych się różni, szkoda by było nie sięgnąć po te pieniądze. Tym bardziej, że czas nam się kończy i to nie tylko czas zagadki, ale co gorsza programu, także jeżeli nie zdążę usłyszeć tutaj telefonu, będę zmuszona się pożegnać, nie rozdając pieniędzy. No a przecież nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, żebyście wygrywali pieniądze przy okazji kolejnych zagadek. Jeszcze jest szansa. Ostatnia w dzisiejszym programie, ale jest. Czas minął. To co, czy usłyszę telefon? 704 304 310. Jeszcze ktoś zdąży, jeszcze tu jestem, dopóki ten jeden obrazek nie zaznaczył się na ekranie, to ktoś z was może mi podać odpowiedź, ale jak reżyser już zaznaczy tę odpowiedź, będzie za późno wtedy. To co? No, reżyser nas już tutaj straszy, już się denerwuje, że musimy kończyć. No ale co, no, to jeżeli ktoś z was nie podejmie tej decyzji albo nie znalazł tego obrazka, to nerwy reżysera tutaj nie pomogą. No ja zawsze czekam do tej ostatniej sekundki, mając nadzieję, że ktoś jednak da sobie szansę, wybierze numer do studia i sięgnie po te pieniądze. Może ktoś, kto dopiero dosłownie przed chwilą znalazł ten obrazek, bo może włączył niedawno telewizor. Jeszcze jest szansa. Informuję, że jeszcze jest szansa, ale za chwilkę będzie za późno, bo kończymy zagadkę, kończymy program. 704 304 310. Jeżeli teraz wybierzesz numer do studia, jeszcze zdążysz tutaj trafić. Tylko no, najgorsze, co można zrobić w tej sytuacji, to zwlekać z wybraniem numeru, bo za chwilę może się okazać, że już propozycja nie będzie aktualna. Jak program się zakończy, zakończy też się możliwość wygrywania pieniędzy dzisiaj. Także kto chciałby skorzystać z okazji, to jeszcze jest. No, czekam. 704 304 310. Kto wie? Kto sobie poradził? Kto ma to dobre oko? Mimo późnej pory, mimo zmęczenia. Potrzebuje jednej osoby. Czy ktoś jednak? Nie pozwólcie, żeby taka kasa się zmarnowała. No nawet 4000 zł do wygrania, a jak reżyser pokaże odpowiedź, będzie za późno. Naprawdę nikt sobie nie poradził? O, pojawiło się pół minuty, ale reżyser mówi, że to czas na wybranie numeru. Gotowi? Czas, start.
Dobrze, to wy wybieracie numer, ja odkładam już pieniądze w takim razie. Sięgam po pytania bonusowe. No dobrze, 20 sekund, ja jestem gotowa, a wy? Kończymy zagadkę, kończymy program. Jeżeli nie zdążę usłyszeć telefonu, i tak będę musiała się z wami pożegnać, także mam nadzieję, że jednak zdążę rozdać pieniądze, zanim powiem dobranoc. Uwaga, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i... Jedna osoba, jeden szybki telefon i ktoś jeszcze zdąży wygrać dzisiaj pieniądze. No ale to zależy od was. Ja do was zadzwonić nie mogę. Ktoś z was, jeżeli wybierze teraz numer, jeszcze zdąży się w studio znaleźć. Kto? Kto się nie poddaje? Kto walczy do końca? Bo to ostatnia szansa w dzisiejszym programie, żeby sięgnąć po pieniądze, a do tego po tak duże pieniądze. No także teraz albo nigdy. Ostatni raz wybierzmy numer, no i jeżeli jest przed telewizorem chociaż jedna osoba, która poradziła sobie z zagadką, mam nadzieję, że zdąży powalczyć o wygraną. 704 304 310. Tylko jeżeli nie znasz odpowiedzi, chcesz strzelać, nie wybieraj numeru. Daj szansę komuś, kto wie, bo nie mamy czasu na dogrywkę. Szybki telefon, zdecydowana odpowiedź i ktoś jeszcze zdąży sięgnąć po pieniądze. Kto? No, czy ktoś wybrał numer razem ze mną? Jedna osoba. I nawet 4000 złotych do wygrania. No może faktycznie za trudną zagadkę zaserwował reżyser, wiedząc, że tak niewiele osób jest przed telewizorem, bo no, mieliśmy okazję się przekonać przy poprzedniej zagadce, to faktycznie mógł zaserwować coś prostszego. Z drugiej strony za prostszą zagadkę nie zaproponowałby aż takich pieniędzy. Także jeżeli jednak ktoś sobie poradził, śmiało. Jeżeli zdążę usłyszeć teraz telefon, to przynajmniej będę wiedziała, że warto było czekać na zwycięzcę, że ktoś jednak spróbował swoich sił. Jedna osoba. Kto? No nie pytam kiedy, bo jeżeli mam usłyszeć telefon i mam zdążyć rozdać pieniądze, to musi być teraz. Naprawdę wszyscy śpią? Taka pora? No ja wiem, ale może chociaż jedna osoba. Często czekacie na tę ostatnią chwilę. Niedobrze, bo potem się okazuje, że przeczekacie moment i jest za późno. Czy ktoś sobie poradził? Czy mam się pożegnać nie rozdając pieniędzy? Dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. E2. Sprawdźmy. Szybka, precyzyjna odpowiedź i to się zgadza. Bardzo dobrze, 100 zł jest już pana. W takim razie szybciutko przechodzimy do pytań bonusowych. Mam nadzieję, że jest pan gotowy. Którego państwa kanclerzem był Helmut Kohl? Proszę odpowiedź. Poddaje się pan? No. Niemożliwe. No jak to nie? No może jednak pan spróbuje strzelić, to znane nazwisko. Helmut Kohl, jakie państwo? Niemcy, szkoda, no ale 100 zł jest pana za rozwiązanie zagadki. Panu i poprzedniemu zwycięzcy serdecznie gratuluję. Żegnam się z państwem, życzę oczywiście kolorowych snów. No i mam nadzieję, że jutro spotkamy się w nieco większym gronie. Do zobaczenia 1:15. Dobrej nocy.